moim gościem jest już reprezentujący Ape Kowale Forever Young Tomasz Kuty. Cześć Tomek. Cześć, dzień dobry. Mój głos tutaj naprawdę dzisiaj przeżywa trudne chwile. Naprawdę. Tomek, gdybyś po trzech kolejkach powiedział mi, że po kolejnych trzech meczach będzie na ostatnim miejscu w tabeli, to na pewno bym nie uwierzył. Co takiego się stało? No jest to dla nas też duża trochę zagadka. Praktycznie skład mamy niezmieniony. Doszły dwie nowe osoby. Odeszły co prawda takich dwóch bardzo mocnych naszych kolegów z drużyny. Musieli spauzować w tym sezonie. Jest to dla nas duże zaskoczenie, nie wiemy. No, gra się gdzieś nie układała, sam ostatnio byłeś świadkiem Starymi, co się działo. Sytuacji pełno, niestety nic nie wchodziło. Końcówka była emocjonująca, było nadrabianie. Czysta rywalizacja sport, zaskakuje. No właśnie, o ile meczu rzeczywistej porażki z MWP Nieruchomości gdzieś tam można było się spodziewać. Się. No to wszyscy wiemy o tym przypadku. Tak, o tyle porażka rzeczywiście jakby z Jaguarem, z Czarnymi, jedną bramką chyba musi boleć. Tak, naprawdę zabolała, tym bardziej, że coś nie było szczęścia. Tak? Piłka gdzieś tam nie dochodziła do bramki, sytuacje się tworzyły, ale nie było wykończenia. Z Jaguarem chyba się zaczęło tak naprawdę nasze potknięcie, jak dobrze pamiętam. Chyba tak. Też tutaj chyba zmienili troszeczkę skład, gdzieś tam zaczęli chłopaki się kumać bardziej, zgrywać. No i tak się losy potoczyły, że jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. No właśnie, ale niemniej jednak należą wam się naprawdę wielkie brawa. Przede wszystkim za to, że mimo bardzo dużego ścisku w tej tabeli zgodziliście się na przełożenie tutaj na prośbę Czarnych prócz tego spotkania na wtorek. W ubiegły wtorek ten mecz był dogrywany. Przegraliście ten mecz finalnie jedną bramką, ale widzę, że zasada fair play u was zawsze na pierwszym miejscu. Nie, oczywiście, no chodzi o zabawę przede wszystkim, tak? Gdzieś tutaj duch walki jest oczywiście i chęć wygrywania, ale chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę, budowanie jakichś tam relacji też. Dzięki temu się zawiązują jakieś znajomości poza tutaj całym turniejem. No, chyba o to wszystkim w tym chodzi. No wy akurat jesteście bardzo zżytym zespołem. Pomogłam te rozgrywki, tak? Zgadza się. Relacje. Bo nawet po gdzieś tam staramy się po turniejach, zakończeniu się organizować na jakieś wspólne wypady. Wiadomo, przy czymś mocniejszym jest wesoło, śmiesznie i te relacje się poszerzają, tak? To super, to nam jest z tego powodu bardzo miło. Powiedz mi, a jakie nastroje panują u was w ogóle w zespole po tej ostatniej porażce? Liczycie jeszcze na ten awans do top 4? No teraz już są tylko matematyczne szanse, tak? Gdzieś tam musi się mocno poukładać. Oczywiście dzisiaj trzeba jak zwykle zagrać o zwycięstwo z Wiktorią, a reszta już od nas nie zależy niestety. To, co mogliśmy zrobić wtedy, nie wyszło. No, za chwilę akurat rozpoczniemy mecz waszą z Wiktorią. Te mecze wasze z Wiktorią zawsze budzą wiele emocji. Powiedz mi, jakiego meczu się spodziewacie dzisiaj? No zobaczymy, no pewnie będzie walka. Zobaczymy jak ze składem, bo u nas też jakieś tam są problemy, kontuzje doszły. No między innymi dzisiaj dlatego ty stoisz tutaj, a nie Krystian, kapitan. Tak się zdarzyło. Także no, zobaczymy po pierwszej połowie i zobaczymy na koniec, jaki wynik będzie się utrzymywał. I my jak zawsze, serducho. Do walki jest, a wynik okaże się na końcu. Czyli wygracie o zwycięstwo, ale będziecie tak też spoglądali na te inne wyniki? Oczywiście, że tak. Dobra. Powiedz mi, w tym sezonie strzelacie tak wyjątkowo mało bramek, jak patrzyłem, w stosunku do sezonów poprzednich. Jednak w swoich szeregach macie świetnych snajperów, jak chociażby Paweł Gołuchowski, Michał Kowalski, Adam Łangowski czy Patryk Narwoś. Na którego z tych zawodników liczycie najbardziej? No, chyba generalnie na drużynę i łódź szczęścia, bo tego ostatnio nam brakuje, szczególnie szczęścia. Tak, no szczęście akurat rzeczywiście byłem świadkiem naszego ostatniego meczu tam. Zawodników mamy klasowych, co do dużego. Dokładnie. No dobra, okej, Tomek. Dzięki za rozmowę, ja się więcej nie zatrzymuję. Powodzenia. Czas na rozmowę z Marcinem Zawistowskim z drużyny. Arkadiuszem. Cięcie. Czas na rozmowę z Arkadiuszem Zawistowskim z drużyny Wiktorii Gdańsk. Cześć Arek. Siemano. Arek, Wiktoria zawsze grała najwyższe cele. Jednak. Tak. Wyjątkowo ta zima była nieudana. Do którego zespołu jest wam bliżej? Do tego standardowego, czy jednak do tego z zimy? Wydaje mi się, że do tego standardowego. Ja nie miałem okazji zagrać w zimę ze względów prywatnych i też pracowniczych. Natomiast. To może to był ten klucz? Nie wiem. Generalnie dużo brakowało naszych ludzi z takiego składu, że tak powiem, z pierwszego sezonu. I tamten zimowy był taki, no, na szybko pozlepiany zespół, nie? Tak samo teraz też, żeśmy zaczęli trochę słabo, ponieważ też żeśmy budowali ten skład
podczas trwania tej ligi, nie? Mhm. Ale teraz, jak już widać, powoli i po wynikach oraz miejscu w tabeli zaczynamy się zgrywać i jest coraz lepiej, nie? No tak, to się zgadza, bo akurat początek mieliście naprawdę średnio udany, że tak bym to określił, tak. Ale od tej trzeciej, po tych trzech kolejkach rzeczywiście ta gra wasza wygląda dużo lepiej. Co takiego się zmieniło? No przede wszystkim zgranie nowych ludzi, nie? Zgranie nowych ludzi, porozumiewanie się na boisku, bo przedtem żeśmy w sumie prawie się nie odzywali do siebie. Teraz jednak żeśmy stwierdzili, że warto. No i to chyba jest głównym powodem tych sukcesów w ostatnich meczach, nie? Także to chyba to. No po ostatniej kapitalnej serii w sumie do zagwarantowania sobie miejsca w pierwszej czwórce potrzebujecie zaledwie punktu. To jest wasz cel na ten mecz, czy jednak grać o zwycięstwo? Gramy o zwycięstwo, o pełną pulę punktów. Jesteśmy ambitni i chcemy tak naprawdę być na drugim miejscu w tabeli z tego, co kojarzę, nie? Dokładnie, teraz aktualnie zajmujecie miejsce drugie w tabeli też. A powiedzmy, bo przed wami dzisiaj niełatwe zadanie. Gracie z drużyną z Kowal, która musi wygrać w ogóle, żeby mieć jeszcze nadzieję na bycie w top 4. Jakiego meczu się spodziewacie? Robiliśmy analizy ich meczów, także na spokojnie, mamy wszystko zaplanowane. Nic nie mogę więcej powiedzieć. No, generalnie podchodzimy do tego meczu z pełnym zaangażowaniem. Chcemy wywalczyć 3 punkty i to jest naszym celem, to jest priorytet. Mhm. Ja jeszcze przed tym meczem spojrzałem sobie w statystyki Kuby Głodka. Dotychczas on zawsze więcej strzelał niż podawał, jednak w tym sezonie ma 8 bramek i aż 11 asyst. Co takiego zmieniło się w grze Kuby w tym sezonie? No Kuba wydaje mi się, że jest wszechstronnym zawodnikiem. Po prostu chyba mi się wydaje, jeśli chodzi o asysty, lepsze sytuacje stwarzał pewnie kolega, któremu warto było podawać, nie? A że gramy zespołowo, także nie liczy się w sumie tak dla nas wynik indywidualny, tylko gra zespołowa, nie? Także to jest chyba tym kluczem do tego sukcesu. To na zakończenie chciałem podpowiedzieć jeszcze o Twoje statystyki, bo spojrzałem sobie na nie i widzę, że w tym sezonie w 5 meczach w tym sezonie strzeliłeś już 5 bramek, czym wyrównałeś w sumie swój najlepszy dotychczasowy wynik u nas w lidze. Aha. Czujesz, że ta forma jest? Wydaje mi się, że no trochę jest, nie ukrywam, natomiast i tak ten wynik dla mnie nie jest zadowalający, wolałbym więcej strzelać bramek. Natomiast i tak wydaje mi się, że to jest spoko jak na obrońcę, bo gram teraz na obrońcę, nie gram ani na wahadle, ani na środku, tylko cofnięty do tyłu. Także wydaje mi się, że 5 goli jako obrońca to jest spoko. Dobra, Arek, widzę, że zespoły już praktycznie gotowe, także za chwilę zaczynacie. Ja już Cię więcej nie zatrzymuję. Dzięki za rozmowę. Dziękuję i powodzenia. Również.